Cześć, moi kochani, witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na test na żywo podkładu. Przede wszystkim powiedzcie mi, jak z dźwiękiem, czy dobrze mnie słyszycie, ponieważ skarżyłyście się, że przez ostatnie dwa filmiki miałam kiepski dźwięk. I co się okazało? Ja tego nie zauważyłam. Dobrze, że mi o tym powiedzieliście, bo bym tak nagrywała, ponieważ ja jak odpalam te swoje filmiki, to robię to na słuchawkach i na słuchawkach było ok, wszystko słyszałam. Natomiast rzeczywiście były bardzo cicho nagrane i dopiero potem się skapnęłam, że miałam włączony tłumik. Tłumik wiatru, tłumik jakichś tam dźwięków i tak dalej. I to chyba przez ten tłumik właśnie takie dźwięki były, znaczy tak cicho były nagrane dźwięk. Więc dajcie mi koniecznie znać, jak teraz mnie słyszycie, czy jest ok. I zaczynamy filmik. Dzisiaj przedstawię Wam podkład z L'Oreala, to jest najnowszy podkład właśnie tej marki. Podkład, który się nazywa Age Perfect Anti-Aging Radiance Foundation. I on tutaj zawiera również serum. Jest to podkład, który jest przeciwzmarszczkowy, który nadaje się świetnie dla cery właśnie takiej dojrzałej. A jeżeli chodzi o opis, to tyle. Więcej na jego temat w internecie nie znalazłam, na buteleczce tutaj też nie jest napisane. Ma to być po prostu podkład dla cery dojrzałej, rozświetlający i tak dalej. 30 ml, 12 miesięcy przydatność od otwarcia i jest dostępny chyba tylko i wyłącznie w Hebe, z tego co kojarzę. Wiesz, ja go w Hebe kupiłam, w Rossmanie go nie widziałam, chociaż go właśnie szukałam w Rossmanie na początku i tam go nie było. Jest dostępny na pewno w Hebe. Przepraszam, jąkam się. I tak, jeśli chodzi o jego cenę, to około chyba 70 zł czy 60 zł, naprawdę strasznie drogi jest. Natomiast ja go kupiłam na promocji, która ostatnio była właśnie w Hebe, minus 50% na całą markę L'Oreal, czyli zapłaciłam za niego około 30 zł. Do niego mam dokupiony również korektor, natomiast jeśli chodzi o ten korektor, tak wygląda, to może kiedy indziej Wam go przedstawię. Dzisiaj skupię się po prostu na podkładzie. Ok, jeśli chodzi o to, co mam na sobie w tym momencie, to mam nałożony kremik również z L'Oreala, Złoty Wiek Age Perfect. To jest taki krem maska, żelowy po prostu kremik. Bardzo fajnie się wchłaniający i nawilżający, już go Wam pokazywałam. Coraz większe zużycie, bardzo go lubię, naprawdę. Świetnie mi się sprawdza do porannej pielęgnacji pod makijaż. Może nie będę na razie robić przybliżenia, później jak nałożę ten podkład, to przybliżę Was do siebie, ponieważ mam teraz taki obiektyw, który niestety sam nie przybliża, to jest stałoogniskowy tak zwany, więc mi jest ciężko po prostu wszystko ustawiać, więc zacznę go nakładać. Nałożę go na jedną połowę twarzy beauty blenderem, natomiast na drugą połowę nałożę go pędzelkiem. Najpierw zacznę właśnie od beauty blendera. Nagrywam w oświetleniu dziennym i niestety dzisiaj znowu mamy kolejny taki szarobury dzień, więc mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widziały. Nie będę rozjaśniać bardziej obrazu, ponieważ nie chcę też rozświetlić zbyt mocno tego filmiku, więc dobrze, zaczynam. Tak jak wspomniałam, na jedną połowę nałożę beauty blenderem i właśnie od niego zacznę. Tak się prezentuje buteleczka tego właśnie podkładu. To jest taka sama butelka jak w Trumaczu, tym najnowszym, tylko naklejką się właśnie różni tutaj. Ma pompkę. Trzeba oczywiście wstrząsnąć. Jeśli chodzi o ten kolor, który ja tutaj mam, to jest kolor najjaśniejszy z możliwych, czyli 130 Ivory Dore. Wycisnę, dajmy na to dwie pompki. Taka konsystencja kremowa. On taki nie jest mocno zbity, a tak się wydaje, ponieważ praktycznie w ogóle, można powiedzieć, że w ogóle nie spływa z dłoni. Ale jak się go rozprowadza, to jest bardzo taki fajny, delikatny. Dobrze, więc zacznę go aplikować właśnie na jedną połowę mojej twarzy. Tak się prezentuje. I wklepuję go beauty blenderem. Zapach ma bardzo przyjemny, taki dość delikatny, ale przyjemny. I przyjemny i delikatny, o. Jeśli chodzi o krycie, to ma naprawdę satysfakcjonujące krycie, jak możecie teraz zobaczyć. Powiem Wam, że pierwsza warstwa chowa naprawdę wiele na mojej skórze. To krycie jest takie, bym powiedziała, powyżej średniego. Może nie jakieś całkowicie pełne, ponieważ jak mam jakieś większe nieskłonności, to one będą widoczne. Natomiast krycie jest naprawdę bardzo fajne.
i bardzo łatwo się go rozprowadza na skórze, nie ma problemu z nim, nie smuży, przepięknie rozświetla skórę. Wygończenie ma naprawdę bardzo ładne, takie jak ja uwielbiam, nawet pewnie widzicie to, jak on przepięknie rozświetla, rozpromienia cerę, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nałożony Beauty Blenderem dobrze się zachowuje w porach, nie czuję, żeby to był podkład zastygający. Jeśli chodzi o ten kolor, jest ładny, ale to nie jest bardzo biały, znaczy bardzo nie biały, tylko bardzo jasny odcień. Ja muszę przy swojej karnacji, muszę go trochę ściągać tutaj na szyję, ponieważ może się lekko odcinać. Kolor jest ładny, ponieważ on jest dopasowany tak dobrze do mojej karnacji, chociaż nie powiem, że on jest bardzo różowy. Ten kolor, który ja mam, to jest taki kolorek bardziej neutralny. Troszeczkę żółci w nim jest, ale tak, no, tak wyważony jest to po prostu ten kolor. Bardzo ładny odcień, podoba mi się i ładnie wygląda na mojej skórze. Więc zobaczcie, mam go wklepanego w jednej warstwie, tylko na tą stronę. W porównaniu z drugą stroną tak się prezentuje. No, widać różnicę i powiem Wam, że cera wygląda bardzo ładnie. Teraz jak patrzę na przykład z daleka na siebie, opiszę Wam, co widzę. Cera wygląda gładziuteńko, wygląda tak, jakby był delikatny podkład po prostu na niej. To nie wygląda tak, jakbyśmy nic na skórze nie miały, ponieważ troszeczkę ten podkład jest widoczny na cerze, ale wygląda bardzo naturalnie, bardzo naturalnie. Tutaj nie ma ani mocnego matu, nie ma ani mocnego błysku. Nie ma też grubej warstwy makijażu na skórze. Wygląda to wszystko tak delikatnie, tak lekko, tak ładnie, subtelnie, świetliście, bardzo delikatnie, naprawdę prześlicznie wygląda na skórze ten podkład. Ładnie się z nią wtapia. Nie jest to podkład, nie jest to podkład, matko, nie jest to podkład zastygający, ale wchłaniający się w twarz. Po prostu to nawilżanie z tego podkładu wchłania się w moją skórę. Skóra to wpija i zostawia po prostu taki leciutko pudrowy efekt, ale tak naprawdę minimalnie pudrowy. Bardzo ładnie rozświetla i rozpromienia cerę. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, przy czym to krycie właśnie jest takie całkiem przyzwoite. Jeśli chodzi o ciemnienie, zobaczcie, ja mam tutaj go nałożonego. Przejadę teraz palcem. Czy on się zmienia w kolorze? Może ciutka się utlenia, ale bym powiedziała, że naprawdę niewiele. Niewiele oksyduje. No, nawet tego nie widzę, że pan oksydował, tak szczerze Wam powiem. Więc okej, mam go nałożonego na tą stronę, teraz nałożę go na drugą stronę pędzelkiem. Pędzelkiem z Hebe. To jest pędzelek do podkładów mineralnych, ale ja używam go do normalnych podkładów. To jest F08. Taki kulkowy pędzelek. I żeby był troszeczkę wilgotny, spryskam go taką wodą ze Smashboxa. Ponownie wyciskam ten podkład na dłoń. Tak. Nie, tak sprawdzam, ale on chyba naprawdę nie ciemnieje zbytnio. Więc dobrze, zaaplikuję go na tą stronę twarzy. I rozprowadzam od razu. Bardzo fajnie się go rozprowadza. On jest taki lekki, ale kremowy. Taki no jak kremik po prostu, taki fajny, nawilżający. I jak się go rozprowadza, jak się go tylko aplikuje, to jest taki bardziej mokry. On po chwili rzeczywiście się tam, to nawilżenie z tego podkładu wchłania po prostu w skórę. I pozostaje taki, bym powiedziała, lekko satynowy, chociaż wiecie co, tu nawet tej satyny nie widzę. To jest po prostu takie bardzo naturalne wykończenie. Nie świeci się mocno, ale też nie jest matowy ani pudrowy. Czy pędzelkiem, czy beauty blenderem nakłada się go bardzo dobrze. Dobrze, rozprowadziłam go już na dwóch stronach swojej twarzy, czyli na całej twarzy. Tak się prezentuje. Widać
widać troszeczkę, że mamy podkład. On nie jest jakimś bardzo, bardzo delikatnym, takim niewidocznym podkładem, ale jest takim naturalnym, takim dziennym, po prostu fajny, dzienny podkład, który faktycznie, bym powiedziała, że nie podkreśla zmarszczek, nie podkreśla żadnej, nie przesusza twarzy, nie podkreśla też suchych skórek, nie stwarza nowych suchych skórek. Ja ten podkład już używałam kilkukrotnie, więc od razu Wam mówię, jakie są moje takie przemyślenia. No i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dobrze wygląda na skórze. Jestem zadowolona z tego podkładu. Przyjemnie go też czuć na twarzy. Nie czuć ściągnięcia żadnego absolutnie. Nie czuć też, żebym miała jakąś tłustą cerę, czy jakiś klejący ten podkład, żeby był. Po prostu czuję, że jakiś tam produkt mam na skórze. Coś mnie tam otula, ale to nie jest nic nieprzyjemnego. Absolutnie. A jak go dotykam, to może tak delikatnie jest wyczuwalny w postaci takiej, że jest taki nawilżający, ale nie klejący, nie mokry, tylko po prostu coś tam czujemy. Nie jest ta twarz taka, wiecie, sucha po prostu, tylko nawilżona. Bardzo fajny ten podkład jest, bardzo mi się podoba. Ładnie wygląda na skórze. Zaraz Wam zrobię zbliżenie na moją cerę. W ogóle jeżeli chodzi o podkłady L'Oreala, to ja je lubię. Poprzedni trumacz, czyli nie ten, co teraz jest, tylko ta starsza wersja, w ogóle mi się nie sprawdziła, ale odkąd zmienili właśnie tego trumacza, to wszystkie podkłady z L'Oreala, które testowałam, były dobre. Tusze uwielbiam z L'Oreala również, pielęgnacja też mi się dobrze sprawdza. Powiem Wam, że ta marka jest naprawdę całkiem dobrą marką. Ten podkład naprawdę prześlicznie wygląda na skórze. Może ten odcień jest troszeczkę taki rzeczywiście lekko w róż wpadający. U mnie na mojej skórze tego nie widać, ponieważ ja mam taką właśnie chłodnawą karnację, ale jeśli jesteście bardzo ciepłe albo po prostu cieplejsze ode mnie, to może ten kolor, no na Waszym miejscu po prostu ten kolor sprawdziła. Natomiast jeśli chodzi o sam podkład, o samą jego formułę, o to jak wygląda na skórze, jestem zadowolona. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o utrzymywanie się, to jest to podkład, który ciutkę, bym powiedziała, że wchłania się tak, może lekko nawet zastyga, chociaż nie czuć też żadnego jakiegoś ściągnięcia ani nic. Ja w tym momencie mam na skórze właśnie ten kremik, który jest taki wchłaniający się, to nie jest jakiś mocno tłusty ani odżywczy krem, tylko taki po prostu podkład na dzień. I mimo mojej suchej skóry, ten podkład nie podkreśla mi ani suchych skórek, nie stwarza mi nowych suchych skórek. Po całym dniu skóra nie jest przesuszona, nie jest ściągnięta, nie jest szara, nie czuję, żeby była zmęczona. Wygląda dobrze. Jeśli chodzi o utrzymywanie się tego podkładu, ja nie narzekam, natomiast postaram się do Was jeszcze przyjść właśnie wieczorkiem, pokazać się, jak on się utrzymał. Nie wiem, czy będę mówić w tamtym, wiecie, podsumowującym filmiku, takim wieczornym. Możliwe, że po prostu Wam pokażę, jak moja skóra wygląda, ale będziecie widziały po prostu, jak on się utrzymał, czy się wyświecił i tak dalej. Jeśli chodzi o jego wykończenie, mi się bardzo podoba, nawet chyba w kamerze, czy tam w aparacie widać to, jak ona jest taka delikatnie właśnie rozpromieniona, bardzo ładnie się prezentuje ta skóra. Z daleka, z takiej odległości, jak tutaj się patrzę w lusterku, to nawet wygładzone są moje zmarszczki mimiczne. Bardzo ładnie ten podkład wygląda, prezentuje się na skórze. W porach go nie widać, chociaż powiem Wam, że troszeczkę te dziurki są widoczne. To nie jest podkład, który, tak mi się wydaje, że nie zawiera aż tyle silikonów, nie wygładza po prostu tak struktury skóry, nie chowa nam aż tak porów, ale nie podkreśla tych porów, nie są one, są one troszeczkę zasłonięte, troszeczkę zminimalizowane niż tak normalnie mamy, ale nie do końca, o, w ten sposób. Nie musiałabym go pudrować absolutnie, ponieważ ja mam skórę suchą, a on jest taki, tutaj na czole praktycznie jest matowy, bym powiedziała, troszeczkę gdzie nie, gdzie się błyszczy. Ja dzisiaj w ogóle żadnej bazy rozświetlającej pod spód nie nałożyłam, tylko właśnie ten krem. I to wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chciałabym, żeby się utrzymał dłużej, no to będę musiała go przypudrować i może go ciutko przypudruję, tylko zastanawiam się właśnie, którym pudrem, ponieważ dziewczyny, mam z L'Oreala przecudowny puder mineralny. To jest podkład mineralny w ogóle, ale tutaj jest napisane, że to jest, tak, to jest podkład mineralny. Trumacz oczywiście, ten taki właśnie najnowszy, bardzo go lubię i nie wiem, czy przypadkiem nie przypudruję sobie z deka skóry właśnie tym pudrem. Pokażę Wam po prostu, jak to się prezentuje, bo ja go uwielbiam, przepięknie wygląda, chociaż
Może nie, może dzisiaj go Wam jednak nie pokażę, ponieważ on ma troszeczkę krycia i może chciałabym zrobić oddzielnie filmik na jego temat. Więc jeśli chodzi o podkład, myślę, że drugiej warstwy nie będę nakładać, chociaż może pokażę Wam się i ciutka jeszcze dołożę sobie tutaj na policzki drugiej warstwy, ale tak na serio to chyba bym nawet nie musiała. Dobrze, więc dołożę sobie ciutkę tego podkładu tylko i wyłącznie na policzki, żeby może jeszcze troszeczkę coś tam ukryć. I tutaj mam takiego pryszczora. Da się krycie na pewno budować. I od razu Wam mówię i widzicie zresztą same, że naprawdę krycie ma świetne. Bardzo dobrze kryje ten podkład. Przy czym nie jest jakimś podkładem ciężkim po prostu na twarzy. No i zobaczcie, teraz mam tak troszeczkę dołożone właśnie tylko i wyłącznie na policzki. Krycie na pewno da się budować. No, praktycznie pełne jest krycie, jeżeli chodzi o ten podkład. Nawet już przy pierwszej warstwie też bardzo dobre ma krycie. I jest właśnie taki bardzo ładnie wyglądający na skórze. Taki, który ja lubię. Ja lubię takie podkłady. I też za dużo tej satyny, takiego pudru w nim nie ma. Nie podkreśla zmarszczek, nie wchodzi w żadne załamania skóry. Bardzo ładnie się prezentuje na twarzy, naprawdę. Przy czym nie jest to podkład taki mokry i bardzo mocno nawilżający. Nie wygląda ciężko. Nie widać bardzo dużego jakiegoś tapety na skórze. Troszeczkę ten podkład jest widoczny na twarzy, ale no bez przesady. Nie ma tutaj mowy o jakiejś tapecie, czy nie wiem, zbyt dużej warstwie po prostu makijażu. Bardzo fajnie się prezentuje. Kolor nie widzę, żeby jakoś ciemniał mi na skórze. Także się prezentuje tak. Dobrze, więc to już praktycznie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na ten temat, na temat tego podkładu. Ja go bardzo polecam, u mnie się naprawdę świetnie sprawdza, też dość dobrze się utrzymuje, nie jest to podkład jakiś super wybitnie utrzymujący się, tak wiecie, bez skazy, ale naprawdę na mojej suchej skórze trzyma się świetnie, poza tym bardzo dobrze wygląda. Mogę go polecić nawet dziewczynom, które mają przesuszoną skórę, chociaż jeżeli macie suche skórki, no to możliwe, że on będzie Wam je troszeczkę podkreśla, ponieważ on nie jest takim podkładem bardzo mokrym, nawilżającym, przyklejącym skórki, ale wystarczy może zrobić peeling mocniejszy, jakiś odżywczy krem nałożyć pod spód i też się fajnie sprawdzi. Na pewno nie przesusza mi skóry, po całym dniu ta skóra wygląda cały czas dobrze. No jestem w stanie go polecić, jestem naprawdę w stanie go polecić, mimo tego, że nie używam go zbyt długo. On też na przykład nie powstają mi żadne przesuszenia po tym podkładzie, nie powstają mi żadne wypryski, żadne zaskórniki, nic złego nie powoduje, żadnej alergii. No. Także jestem naprawdę zadowolona. Jeśli chodzi o dziewczyny dojrzałe, spróbujcie sobie jego. Spróbujcie sobie jego na przykład nakładać tym beauty blenderem, który tak fajnie wszystko wklepuje, ponieważ ten podkład nie podkreśla, moim zdaniem przynajmniej, nie podkreśla zmarszczek. Takich, wiecie, linii załamań, ani nic takiego. Porów też nie podkreśla. Bardzo dobrze wygląda. Tak nawet troszeczkę wygładza tą skórę. On, tak jak mówię, nie ma jakichś takich właściwości, że całkowicie ta skóra jest taka ujednolicona, wiecie, w fakturze, ale wygląda bardzo naturalnie i troszeczkę rzeczywiście zasłania te pory. Moim zdaniem ten podkład sprawdzi się dla dziewczyn, które mają cerę normalną, troszeczkę przesuszoną, ponieważ ja mam trochę przesuszoną i u mnie się sprawdza świetnie. Dla dziewczyn, które mają cerę mieszaną, również na podkład się sprawdzi i nawet dla cery, która jest tak troszeczkę bardziej przetłuszczająca się, też może się sprawdzić. Można go przypudrować jakimś na przykład pudrem ryżowym wtedy. A tak to naprawdę jest fajny. W tym momencie jest w ogóle niepudrowany. Tak jest wykończenie, jak widzicie. Ale jak się patrzę w lusterko, to jest to wykończenie takie prawie że matowe, z takim bardzo fajnym odbiciem światła. Na pewno
dużo bardziej, znaczy przynajmniej dwa razy bardziej rozświetla skórę niż ostatnio testowane przeze mnie podkłady z Diora. Tamten jest dużo bardziej matowy. Dużo mniej nadający się dla cery dojrzałej, dużo mniej nadający się dla cery suchej. Natomiast ten jest takim podkładem, bym powiedziała, że dziennym dla praktycznie każdego typu cery. Naprawdę, bardzo dobry podkład. Spróbujcie sobie go, nie jest drogi, szczególnie jeżeli kupicie go na promocjach, na przecenach itd. Więc tyle. Zaraz dokończę sobie makijaż, nałożę sobie tylko korektor pod oczy, troszeczkę przypudruję skórę i pokażę, i wykonturuję sobie policzki i pokażę Wam się już w skończonym makijażu. Natomiast już więcej się do Was nie będę odzywać, po prostu wieczorkiem spróbuję do Was też przyjść, pokazać po prostu, jak ten podkład wygląda po godzinach. Tylko prawdopodobnie będzie to w sztucznym świetle. Koniecznie mi dajcie znać, która z Was używała tego podkładu i co o nim myślicie oczywiście. Napiszcie w komentarzach, ponieważ wiele dziewczyn na pewno skorzysta z tych recenzji, rekomendacji, bądź jeżeli jesteście niezadowolone z tego podkładu, u Was na Waszej skórze się on nie sprawdził, to też koniecznie to napiszcie. I dopiszcie oczywiście, jaki macie typ cery. Także tyle. Pokazuję się Wam w skończonym makijażu i już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Buziaki, pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy.